Cześć, tutaj Radek. Wspominana przeze mnie tydzień temu w filmie, niecały tydzień temu seria, Q&A. Dzisiaj chciałbym tą serię wystartować. Słuchajcie, jest na kanale masa nowych osób. Masa osób, która nie widziała starej serii, bo taką serię też prowadziłem, Q&A. Zrobiłem tam, nie wiem czy 10 odcinków, ale parę odcinków na pewno zrobiłem, więcej niż 5, z tego co pamiętam. Ale mogę nie pamiętać. Słuchajcie, i chciałbym tą serię wznowić, a raczej ruszyć na nowo, ponieważ gdy tamta seria się pojawiała, ja miałem na kanale może 3000 widzów. W tym momencie jest to ponad 10 tysięcy widzów, więc plus minus te 7 tysięcy osób, które nie oglądało mnie wcześniej, które może nie wiedzieć wielu rzeczy na mój temat. Jak się okazało, masa osób w ogóle dowiedziała się, że dredy mam ostatnio. Tak, mam dredy od lat 4. Więc tak jak mówię, jest masa osób, które oglądają mnie od niedawna i być może chciałyby się dowiedzieć jakichś innych rzeczy o mnie. Wydaje mi się, że jakieś tam nudnego życia nie prowadzę. Teraz jestem często w rozjazdach, jakieś pokazy z kostką, coś tam, tutaj mam talent, tu hopkola i tak dalej, więc troszkę się u mnie dzieje i być może chcecie się dowiedzieć czegoś na mój temat. Jak wiecie, mam wiele zainteresowań, może chcecie też się dowiedzieć, czym się więcej interesuję poza kostką, czy żonglerką, czy ukulele, gitarą i tak dalej, więc chciałbym, żebyście w tym filmie, jak już wspominałem, mnie teraz nie ma, ja jestem w Szwecji, siedzę sobie, odpoczywam, należy mi się, tak mi się wydaje. Ja teraz odpoczywam, więc chciałbym, żebyście pod tym filmem zadawali właśnie pytania do serii Q&A. Nie będę wymyślał jakichś nie wiadomo jakich tytułów, po prostu to będzie Q&A i tyle. Chciałbym, żebyście w tym filmie zadawali pytania do tej serii, do serii Q&A i te pytania jak się zbiorą, a mam nadzieję, że ich trochę się zbierze, ja po powrocie moim, czyli na początku lipca, ponieważ do 30 czerwca mnie nie ma, na początku lipca nagram jakiś odcinek, już pierwszy odcinek Q&A. To możemy potraktować jako odcinek 0, jako pilot. Tu się zbiorą pytania, mam nadzieję, że sporo ciekawych pytań. I ja pewnie wszystkich, nie dam rady na wszystkie odpowiedzi, będą się powtarzały lub będą jakieś głupie, bo tego się nie da wyeliminować, że nie było głupich pytań. I oczywiście, jak tylko wrócę, czyli powiedzmy to o 1 lipca, jak już będę tutaj miał czas, jak już będę na miejscu, ja nagram film pierwszy Q&A z tymi pytaniami właśnie spod tego filmu. Także liczę na wasz odzew przede wszystkim, że będziecie pytać się o wiele rzeczy. Być może jakieś ciekawe pytania się naprawdę trafią. Ja jestem gadułą, więc lubię odpowiadać na pytania, lubię w ogóle gadać, więc na pewno wyczerpę się. I się o coś spytacie, to wierzcie mi, na pewno wyczerpę ten temat. Na pewno nie będzie tak, że czegoś nie dopowiem. Dlatego proszę was o jak najwięcej komentarzy, jak najwięcej pytań. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!